Faktograf powiatu nyskiego. Coraz bardziej czuć już klimat świąt. Nim jednak ostatecznie pochłoną nas świąteczne przygotowania, warto sprawdzić, co dzieje się w naszym powiecie. A dzieje się sporo. Dziś w Faktografie powiemy m.in. o bulwersującej sprawie nad Jeziorem Nyskim, pomocy dla ofiar tragicznego pożaru w Nadziejowie, remontach dróg i najlepszych pracodawcach w regionie. Zaczynamy od tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami naszego powiatu. 23 listopada wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym w Nadziejowie w gminie Otmuchów. W ogniu życie straciło dwóch mężczyzn. Trzy osoby, matka z dwójką dzieci, trafiły do szpitala. Budynek, w którym doszło do pożaru, został wyłączony z użytkowania. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Teraz jednak najważniejsza jest pomoc dla pogorzelców. Bardzo ubolewamy, że taka tragedia się wydarzyła, więc zwracamy się z prośbą o wszelaką pomoc. Pieniążki można wpłacać na konto banku spółdzielczego, tam jest założony specjalny rachunek. Wśród poszkodowanych sześciu rodzin jest czterech strażaków z OSP Nadziejów. Dwóch strażaków tamtej nocy gasiło swój własny dom. Na internetowym portalu zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych. Wsparcie materialne można także przekazywać do szkoły w Kopernikach, do której uczęszcza 9-letni Oskar, który w pożarze stracił ojca. Wszyscy się mobilizują, jest zbierana pomoc w szkołach, w instytucjach, również u nas w starostwie powiatowym, nawet w dniu dzisiejszym zostały zebrane pieniążki na pomoc właśnie tym rodzinom. Do bulwersującego zdarzenia doszło w tym miesiącu nad Jeziorem Nyskim. Nieznani sprawcy pod osłoną nocy włamali się do hangaru nyskich ratowników wodnych i uszkodzili znajdujący się tam sprzęt. Na całe szczęście do zdarzenia doszło po zakończeniu sezonu wodnego. Niemniej to skrajna nieodpowiedzialność. Straty wyniosły około 3000 zł. Naprawiono już jedną z uszkodzonych łodzi. Oprócz przeciętych przewodów ratownicy nie stwierdzili, by z hangaru cokolwiek zginęło. Sprawców włamania poszukuje teraz nyska policja. Już niebawem na ulicach naszego powiatu pojawią się nowe autobusy. Przewoźnik testuje obecnie 37-osobowy pojazd. Ma on być przeznaczony na rynek lokalny obsługiwany przez PKS, ale również do obsługi tras wycieczkowych i turystycznych. Pani prezes chce zakupić taki autobus, mniejszy, 31-osobowy, czyli 7 miejsc siedzących, 6 miejsc stojących. Dosyć ciekawa konstrukcja, dużo miejsca w lukach bagażowych, ale to też jest taki autobus, który będzie potrzebny PKS-owi, ponieważ jest wiele grup, które są mniejszymi grupami niż 50-osobowe. Przypomnijmy, że trwa odmładzanie floty nyskiego PKS-u. 7 nowych pojazdów ma znacznie unowocześnić tabor przewoźnika. Maszyny będą wyposażone w system monitoringu i klimatyzację, a także będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To są autobusy z normami Euro 6, czyli tymi najbardziej wygórowanymi, których dzisiaj na przykład wjazd do dużych miast na zachodzie Europy jest dozwolony, więc to są te oszczędniejsze i mniej emisyjne autobusy. Co warte odnotowania, pasażerowie w telewizorach zainstalowanych w pojazdach zobaczą najnowsze odcinki Faktografu powiatu nyskiego. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Nyska prokuratura musi wznowić śledztwo w sprawie podejrzenia o wyłudzenie delegacji przez członków poprzedniego zarządu powiatu. Sąd rejonowy w Nysie tym samym uwzględnił zażalenie starosty na decyzję prokuratury z 2 września o odmowie wszczęcia dochodzenia. Przypomnijmy, w kwietniu 2018 roku członkowie poprzednich władz powiatu byli z 5-dniową służbową wizytą w Armenii. Za czas wyjazdu wystawili w starostwie delegację i otrzymali diety. Regionalna telewizja Opolskie ujawniła, że Biłobran, Aranowicz i Woźniak byli w tym czasie karmieni na miejscu przez gospodarzy, co zresztą podczas telewizyjnego wywiadu potwierdzili sami zainteresowani. Sąd nakazał prokuraturze ponowne przesłuchanie świadków i analizę zebranych w tej sprawie dowodów. Za nami 11. gala biznesu powiatu nyskiego, podczas której wyłoniono najlepszych pracodawców roku. Zacięta rywalizacja toczyła się w 3 kategoriach. W kategorii Młody Biznes jury nagrodziło statuetką Syzyfa firmę Pico z Głuchołaz. W kategorii Mikroprzedsiębiorstw i Małych Firm zwyciężyła zatrudniająca 50 osób przychodnia Vita z Nysy. Wśród lokalnych gigantów wyróżnienia dostały firmy Intersnack i Alseco, ale główna nagroda tym razem powędrowała do Bioagry z Goświnowic.
Myślę, że należy im się ta nagroda wszystkim, i wyróżnienia, i nagrody, po to, żeby pokazać przyszłym młodym przedsiębiorcom, że warto inwestować w ludzi, warto inwestować w siebie. Dzięki takim ludziom nasz rynek pracy rozwija się w tempie niesamowitym. Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno ponad 20% bezrobotnych, dzisiaj jest to już w granicach 7%. Podziękować pracodawcom trzeba, to jest nie nasz przywilej, ale wręcz nasz obowiązek jako przedstawicieli urzędów pracy. Bez nich ta gospodarka by się nie rozwijała, bez nich by nie tworzyły się nowe miejsca pracy, bez nich to bezrobocie by nie było na tak niskim poziomie. Mogę zadeklarować, że teraz piłeczka po naszej stronie, my musimy zrobić wszystko to, aby oni mieli dobrych i chętnych, zmotywowanych pracowników. Jak podkreślił podczas odbierania statuetki dyrektor Zakładu Produkcji Etanolu Arkadiusz Komorowski, to zasługa ciężkiej pracy w okresie ostatnich 10 lat. Na to dziesięciolecie rozbudowujemy zakład w sposób największy w historii naszej firmy. Planujemy podwoić produkcję naszych głównych produktów, etanolu, paszy DDGS-u, jak również oleju kukurydzianego. Jak również planujemy przetwarzać 2 razy tak dużą ilość ziarna kukurydzy jak dotychczas. Firma na wyróżnienie zasłużyła również za to, że od kilkunastu miesięcy sukcesywnie wdraża rozwiązania, które zmniejszają oddziaływanie na otoczenie. Urządzenia absorbujące natężenie dźwięku i zapachu kosztowały blisko 20 milionów złotych. Raz na 3 miesiące spotykamy się z społecznością lokalną, z przedstawicielami, liderami poszczególnych miejscowości, które leżą wokół naszego zakładu produkcji etanolu. Ta współpraca, mam nadzieję, przynosi wymierne korzyści zarówno dla społeczności lokalnej, ale jak również dla naszej firmy Bioagry, jak i Zakładu Produkcji Etanolu, co mogę z całą stanowczością potwierdzić. Jak podkreśliła Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mamy najniższą stopę bezrobocia od 30 lat, ale wciąż wielu bezrobotnych czeka na podjęcie pracy. Stąd wciąż ważna rola niskiego pośredniaka, odpowiedzialnego za szukanie nowych sposobów pomagania i kontakt z najaktywniejszymi firmami z powiatu niskiego. To właśnie teraz są najbardziej potrzebne, ponieważ właśnie teraz jest ten czas, kiedy to bezrobocie jest niskie, kiedy możemy zająć się nie administrowaniem bezrobocia, tylko możemy zająć się pracą z tak zwanym, jak my mówimy, trudnym klientem. A trudny klient to kto? To przede wszystkim osoba długotrwale bezrobotna, czyli bezrobotna powyżej 12 miesięcy. To osoba bez kwalifikacji, którą trzeba w te kwalifikacje wyposażyć. To osoba często bez doświadczenia zawodowego. Także to jest ta praca, która przed urzędami pracy. Zima coraz bliżej, ale inwestycje drogowe w powiecie nie zwalniają. Wprost przeciwnie, trwa już remont kluczowych odcinków dróg. Mowa o przebudowie drogi powiatowej na odcinku Wyszków Śląski-Konradowa, a także przebudowie odcinków dróg powiatowych na trasie Goświnowice-Grądy. Obie inwestycje zakończą się jesienią przyszłego roku. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Powiat otrzyma bowiem kolejne środki na inwestycje w infrastrukturę drogową. Droga od obwodnicy do Radzikowic została przyjęta i wpisała na listę u premiera RP. No, czekamy na to, w jaki sposób, jakie będziemy mieli tam dofinansowanie. Liczymy na to najwyższe. Minęło 12 miesięcy od powołania nowego zarządu powiatu. Koniec roku to dobry czas na podsumowania. Zapytaliśmy więc o najważniejsze decyzje, wydarzenia i inwestycje w powiecie nyskim podjęte już przez nowe władze. Był to bardzo dobry rok dla powiatu nyskiego. Przede wszystkim staraliśmy się zrealizować te zadania, które poprzednicy zaczęli, a jest to bardzo ważne, żeby kontynuować to, co się zaczęło. Przypomnę tylko pokrótce, jest to ulica Piastowska, którą zakończyliśmy. Ruszyliśmy z drogami bardzo ważnymi, istotnymi, jak właśnie Goświnowice, Radzikowice. Naszym sukcesem jest to, że dostaliśmy 80% dofinansowania. Także trzeba było zwrócić uwagę na tak zwane małe drogi, ale także ważne dla mieszkańców powiatu. Takie zostały zrealizowane jak przydrożu gminy Korfantów, Czarnolesie, gmina Skoroszyce, Nowaki w Kamienniku. Po raz pierwszy pokazaliśmy, że inaczej można zorganizować na przykład Dni Powiatu Nyskiego, gdzie na balecie jesteśmy w szoku, że to balet i tyle osób było. Najważniejszą kwestią, na jakiej skupia się teraz zarząd, jest przyszłoroczny budżet.
Starałem się być w każdej gminie na sesji i omawiać najważniejsze sprawy dla powiatu. Mamy szpitale, szkoły, prawda, i dla nas są to też bardzo ważne sprawy. Tym bardziej, że jeżeli w szkołach uważam, że zdaliśmy egzamin na 5, przyjmując podwójny rocznik, to przy okazji zmobilizowało nas do pewnych inwestycji, tak jak właśnie bursa. To pozwoli nam popatrzeć trochę dalej, być może myśleć kiedyś w przyszłości o uczniach za granicą. Do oświaty dopłacamy 6 milionów. Na pewno będziemy dalej starali się, zrobimy wszystko, jeżeli chodzi o naczyniówkę. Za nami impreza integracyjna Weź nie pękaj, leć z nami, promująca utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Nysie. Przy okazji w hali Nysa świętowano także 20-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum wydarzeń była scena, na której bez przerwy trwał program artystyczny oraz zabawa taneczna. Mieliśmy możliwość podziwiania dorobku artystycznego i kulturalnego osób niepełnosprawnych. Podczas imprezy można było również nabyć ozdoby świąteczne i okolicznościowe wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej.